Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się fascynującą potrawą z naszego regionu, ruchanki z fiutem, ale też inne pyszności. I tu od razu musimy sobie wyjaśnić, że te przysłowiowe ruchanki z fiutem to jest bardzo słodki przysmak, szalenie kaloryczny, przysmak z kociewia. Oczywiście nazwa budzi pewne emocje, ze względu na nazwę, ale jest to bardzo słodki, regionalny przysmak. Sam fiut właściwie może być dwojakiego rodzaju, albo miód z maślanki, szczególnie na kociewiu, albo też syrop z buraka cukrowego o konsystencji miodu. On jest bardziej popularny w borach tucholskich. Sam burak cukrowy nie był zbyt popularny jeszcze na początku XIX wieku. Dopiero niemiecki chemik wprowadził metodę uzyskiwania cukru Wulfs tej rośliny. W 1801 roku otworzył pierwszą na świecie cukrownię na Dolnym Śląsku i wtedy rozpoczęła się właściwie era pozyskiwania właśnie syropu z buraka cukrowego w zamian za miód, bo właściwie to był taki substytut miodu. Tańszy substytut miodu. No i właśnie, czym są te ruchanki z fiutem? Co to za potrawa? Jest to rodzaj racuchów. Często kaszubskie gospodynie przygotowywały to z resztek ciasta, które zostało po wypieku chleba. Placuszki z mąki pszennej i drożdży. I właśnie te drożdże mają znaczenie, ponieważ od kaszubskiego słowa wyruchane, czyli wyrośnięte, wyrobione, wzięły nazwę właśnie te ruchanki z fiutem, czyli właśnie z tym słodkim syropem. Można też to posypać cukrem pudrem, ale na Kujawach właśnie syropem z buraka cukrowego były one polewane. I tu właśnie widzimy na zdjęciu tę potrawę, ten słodki przysmak. Jak zrobić? Przede wszystkim kwestia czasu. Trzeba rzeczywiście wytworzyć, zcukrzyć, skarmelizować te substancje. Ta nazwa kociewskie, dlatego ruchanki kociewskie, no ruchanki już wiemy właśnie, gdy ta konsystencja ciasta rośnie poprzez drożdże, właśnie to wyrabianie, ruszanie ciasta, stąd jest ten pierwszy człon kociewskie, ponieważ na Kociewiu ta tradycyjna potrawa jest bardzo popularna. Inne smakołyki w naszym regionie kujawsko-pomorskim to też smakołyki z Kujaw, z Krajny, z Pałuk, ale też z Borów Tucholskich. Na pewno Państwo znają pierniki, oczywiście gęsinę, ale także powidła śliwkowe. No i właśnie taki bardzo charakterystyczny znak to jest certyfikat dziedzictwa kulinarnego i właśnie kujawsko-pomorskie też należy do tego do tego stowarzyszenia. Celem jest stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Powyżej 39 małych i średnich firm jest zrzeszonych już w tej organizacji. Charakterystycznym logo jest czapka tak zwana budyniówka na niebieskim tle. Wyroby, które chociażby są słynne, to gęś, czarnina, smalec, ale także pasztet, pieczywo i krówki kujawskie. Lista takich produktów regionalnych jest teraz tu przez Państwa widoczna. Rzeczywiście tego jest naprawdę mnóstwo i każdy z powiatów ma przynajmniej kilka takich charakterystycznych potraw. Chociażby w powiecie toruńskim mamy nalewkę, babkę ziemniaczoną i też sernik głuchowski, ale też czerninę lub czarninę. To jest dosyć krwawa zupa, ponieważ właśnie jest wyrobiana z gęsi, z krwi gęsi, a właściwie częściej z kaczki, chociaż spotkałam się też z gęsią. Była często podawana zamiast rosołu, jako taki prawdziwy rarytas podczas uroczystości. U nas na Kujawach spożywa się ją z kluseczkami, ale też z gruszkami. Żurek kujawski to kolejna ważna potrawa. No i teraz, jeśli chodzi o ochronę takich też potraw, to są różne znaki, które chronią potrawy oryginalne, wyrabiane w danym miejscu, znane z pokolenia na pokolenie. No ale nasze województwo to przede wszystkim gęsina. Tak jak Poznań ma rogale świętomarcińskie, tak my mamy gęsinę. I w naszym województwie rzeczywiście taki szlak, na przykład gęsinowy, też jest bardzo popularny i mamy swoją polską gęś białą kołucką w Krajowym Ośrodku Badawczo-Hodowlanym w Kołudzie Wielkiej, właśnie, który powstał w 2003 roku, wyodrębniono taką rasę gęsi.
Ta owsiana gęś biała kołucka, dlatego jest ta nazwa owsiana, ponieważ 3 tygodnie przed ubojem gęsi karmi się całymi ziarnami owsa. I ta gęś biała kołucka to jest prawie 95% wszystkich gęsi utrzymywanych w Polsce. Tak więc smacznego. Dziękuję bardzo.